Kochani rodzice, dziękujemy Wam za to, że daliście nam życie pełne miłości i wiary. Od momentu poczęcia zapewniliście nam poczucie bezpieczeństwa i jest tak do dziś. Nie sposób wyrazić wszystkie słowa wdzięczności, które teraz leżą na sercu. Dziękuję za pokazanie Jezusa swoją miłością, troską, słowem i poświęceniem, że nauczyliście mnie miłości do Boga i szacunku do ludzi i do Kościoła. Dziękuję, że pozwoliliście mi realizować moje pasje i marzenia, mimo że były często słomianym zapałem. Dziękuję za nieocenioną pomoc na każdym etapie mojego życia i tą przeliczoną chyba tylko na miłość pomoc przy lodziarni i kawiarni. Tato, dziękuję, że byłeś prawdziwą głową naszej rodziny i moim osobistym wzorem do naśladowania. Kochając najpiękniej swoją żonę, uczyłeś mnie miłości i tworzyłeś ze mnie faceta. Dzięki Tobie zawsze miałem poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję, że to właśnie od Ciebie wychodziła inicjatywa codziennej wspólnej modlitwy. Zawsze będę pamiętał Ciebie, jak klęczysz, trzymając czarny modlitewnik i brązowy różaniec. Uczyłeś mnie, by modlitwą rozpoczynać i kończyć swój dzień. Uczyłeś mnie rozmawiać, ale bez przekleństw. Załatwiać najbardziej trudne sprawy, ale bez przemocy. Dziękuję za Twoje zamiłowanie do samodyscypliny, punktualności i dotrzymywania słowa. Zawsze mogłem na Tobie polegać. Mamo, nigdy nie zapomnę Twoich wspomnień, że kiedy nosiłaś mnie pod sercem, wyobrażałaś sobie piękną dziewczynkę z dużymi oczami i okrągłą główką i taka się właśnie urodziłam. Wszyscy mówią, że jestem podobna do Ciebie. Dziękuję, że pokazałaś mi, jak być elegancką i mądrą kobietą, zawsze zadbaną i uśmiechniętą. Pokazałaś, jak dawać radę przeciwnościom i się nie poddawać. Nauczyłaś mnie prowadzić firmę, dostrzegać, co jest w życiu ważne. Dziękuję za wspólnie wypite kawy, za naukę kombinowania w kuchni, zrobienia coś z niczego. Dziękuję, że mimo niechęci do trzymania w domu zwierząt zawsze pozwalałaś mi mieć kota. Dziękuję za tańce w salonie, śpiewy do mikrofonu, wspólne zakupy, wyjazdy do spa, wypady do restauracji, rozmowy o życiu i wierze, za wspólny uśmiech i łzy wzruszenia. Za każde Twoje najczulsze przytulenie i za każde kocham Cię, córeczko. Mamo, zawsze powtarzałaś, że każdy jest kowalem własnego szczęścia. Jednak swoim przykładem uczyłeś mnie, jak być kowadłem dla szczęścia innych. Twoje poświęcanie się dla męża i dzieci zawsze będzie dla mnie wielką tajemnicą. Dziękuję za Twoją cichość, pokorę, a jednocześnie radość z niesienia pomocy innym. Dla Ciebie szklanka zawsze była do połowy pełna. Uczyłeś mnie nie tylko optymizmu, ale i spokoju. Jesteś dla mnie przykładem tego, jak robić wiele rzeczy naraz i być przy tym radosnym. Dziękuję za Twoje niesamowite poczucie humoru i zamiłowanie do anegdot. Tato, dziękuję Ci za Twoją postawę oddanego mężczyzny, że pokazałeś mi, jak być pomocnym dla każdego i nie chcieć nic w zamian. Dziękuję, że zawsze było w domu pełno gwoździ i innych sprzętów, dzięki temu nauczyłam się majsterkowania. Dziękuję, że zawsze wszędzie pojedziesz, gdy poproszę. Dziękuję, że znosisz wszystkie moje fochy i złości i że mam w Tobie ogromne wsparcie techniczne. Ty naprawdę umiesz naprawić wszystko. Dziękuję, że jak jestem w podróży, dzwonisz i pytasz o pogodę i drogę. Cieszę się, że lubisz koty tak jak ja i dziękuję za to, że ostatnio prawie codziennie mówisz mi, że mnie kochasz i przytulasz na powitanie. Kochani, dziękujemy Wam za nasze wspaniałe rodzeństwo, do którego też chcemy skierować kilka słów. Piotrek, nigdy nie zapomnę, kiedy byłam w drugiej klasie podstawowej i na boisku jeździłam konno, a Ty krzyczałeś przy swoich kolegach. To moja siostra. Dziękuję, że wybudowałeś budę dla Megi, a mi pomogłeś przy tworzeniu lodziarni i kawiarni. Dziękuję za każdą Twoją pomoc, że zawsze odbierasz telefon, doradzisz, za gościnność i za Twoje dobre serce. Antek, w dzieciństwie patrzono na nas trochę jak na bliźniaków, z tą tylko różnicą, że ja byłem nieco grubszy, a Ty nieco przystojniejszy. Zakładaliśmy często podobne ubrania i w tym samym dniu przystąpiliśmy do pierwszej komunii świętej. Ciągle mnie motywowałeś. Z Twoim przykładem zapisałem się do szkoły piłkarskiej. Aj, dziękuję za nasze wspólne sesje ukraińskich sztuk walki. Janek, Ty akurat w tych sztukach walki byłeś raczej sekundantem i przerywałeś je dokładnie wtedy, kiedy Antek przegrywał. Zawsze musiałem się Ciebie słuchać, gdyż natychmiast wołałeś rodziców.
Tata miał rację, mówiąc, że z nas trzech ty będziesz najwyższy, a więc ostatni będą pierwszymi. I faktycznie tak jest. To dla mnie prawdziwy zaszczyt mieć ciebie jako świadka na ślubie. Mariczko, ty jesteś prawdziwą wisienką na torcie, ukochana i bardzo wyczekiwana. Ileż mi radości sprawiało opowiadanie ci bajek na dobranoc i odbieranie z przedszkola. Jak już dorosłaś, to zawsze mnie fascynowała twoja subtelność i pogoda ducha. Jesteśmy szczęśliwi, że z takimi rodzicami i takim rodzeństwem mogliśmy dorastać. Najcudowniejsi rodzice, dziękujemy, że wychowaliście nas na takie osoby, jakimi jesteśmy.